Jestem zadowolony z tego, ile zarabiam, tak. Aha. Nie wiem, nie brzmi to może jakoś super wiarygodnie, ale tak, jestem zadowolony z tego, ile zarabiam. Dzięki temu tak naprawdę, że rozwinąłem tą umiejętność, otwarła się możliwość zarabiania więcej. Nazywam się Marcin, pracuję w firmie Opinion Strefa Druku. Kończyłem kurs WebDeva. Rozpocząłem pracę w ogóle w firmie jako pracownik produkcji. Później objąłem rolę lidera niewielkiego zespołu, a po wdrożeniu systemu ERP objąłem rolę koordynatora do spraw rozwoju systemu. Poniekąd byłem gdzieś związany z branżą IT. Tak, te zainteresowania cały czas gdzieś tam krążą wkoło tego tematu. Pomysł na przebranżowienie pojawił się w momencie, kiedy wdrożyliśmy system ERP. I wzrosło zapotrzebowanie na aplikacje wewnętrzne. Wraz z moim zespołem dotarliśmy się do takiego momentu, w którym stwierdziliśmy, że różnice w stosowanych przez nas technologiach przeszkadzają nam w efektywnej pracy, dlatego zrobiliśmy rozpoznanie na rynku i zgłosiliśmy się z pomysłem do naszego menedżera, żeby uwspólnić nasz stack technologiczny i zdecydowaliśmy się wybrać właśnie na kurs Codilli. Codilla najlepiej odpowiedziała na zakres oczekiwanych rozwiązań. Zarówno oferowała frontend, jak i backend, więc najlepiej odpowiadała naszym potrzebom, jeśli chodzi o to, co mieliśmy zamiar dzięki temu robić. Współpraca z mentorem była dla mnie największą zagadką. Nie wiedziałem w sumie, jak sobie to wyobrazić. Ale już po pierwszym spotkaniu się okazało, że jest mega fajny człowiek, z którym można było normalnie porozmawiać i wiedział, o czym się mówi, a nie tylko przytakiwał. Fajnie mi się z nim rozmawiało, bo niejednokrotnie wychodziliśmy poza ramy samego kursu, no bo jeżeli był fragment, który już znałem i nie było do niego pytań, no to nie zakończaliśmy rozmowy, tylko właśnie mentor to jakby zadawał takie pytania. To w czym mógłby Ci pomóc? Jaki pomysł? Z czym moglibyśmy się zmierzyć? Jakiś pomysł na wspólny projekt? Bywały takie momenty, gdzie było się ciężko wyrobić z materiałem na czas. Głównie dotyczyło to materiału, z którym się spotykałem pierwszy raz. Tak jak wspomniałem wcześniej, no, praca, etat, rodzina, dom i tego czasu zostaje niewiele, więc gdzieś tam czasami się zdarzyło, że no, musiałem przycisnąć z tą nauką. No ale wtedy zawsze był mentor właśnie, który był w stanie pomóc w takich momentach, wyjaśnić, dopowiedzieć, no i podać tę pomocną dłoń, kiedy się utknęło. Materiały do nauki były przygotowane w dużej mierze bardzo kompleksowo. Przede wszystkim ich główną zaletą było to, że nie dawały rozwiązania na tacy, tylko pokazywały sposób na zdobycie tych potrzebnych wiadomości. Dzięki temu to dla mnie to przynajmniej było tak, że nie była to kolejna dokumentacja jakiegoś języka czy jakiegoś konkretnej aplikacji czy rozwiązania, tylko sposób na to, jak sobie radzić z połączeniem różnych technologii, różnych zestawów i łączyć je w coś, co działa i daje satysfakcję. Podczas kursu obawą największą, jaką miałem, było to, że nie wyrobię się z materiałem na czas. W sensie, że złapię jakieś opóźnienie, z którym nie będę sobie umiał poradzić i go nadrobić. Ale się okazało, że było całkiem sympatycznie, także nie było tak źle. Jak się ma odrobinę samozaparcia takiej systematyki, to da się to wszystko zebrać w całość. Obecnie pełnię rolę Omnichannel Managera, zarządzam dwoma zespołami i wykorzystuję te umiejętności nabyte do tego, żeby dostarczać sobie rozwiązań, które ułatwiają mi pracę i pracę moich pracowników. Bootcamp skończyłem. Bez opóźnień. Myślę, że wykorzystałem go, jakby nabyte umiejętności też wykorzystałem w mojej codziennej pracy, więc cel osiągnięty.